Nazywam się Iwona Mączka i jestem tłumaczką z języka niderlandzkiego. Powiem dzisiaj kilka słów o książce, którą niedawno przetłumaczyłam dla wrocławskiego wydawnictwa Format. Jest to Wiktor, książka flamandzkiej pary ilustratorów Jacques i Lise. Głównym bohaterem książki jest myśliwy Wiktor, który wreszcie ustrzelił swoją wymarzoną zdobycz, geparda. Wkrótce jednak zaczyna żałować tego, co zrobił. W tej książce najważniejszy jest obraz. Tekst jedynie mu towarzyszy i gdzieniegdzie objaśnia ilustrację. Jako tłumacz musiałam się temu podporządkować i stworzyć tekst, który, podobnie jak niderlandzki oryginał, będzie zatrzymywał czytelnika i da mu czas na dokładne przestudiowanie ilustracji. A ilustracje są w tej książce wyjątkowe. Mnie one zachwyciły. Dla kogo jest Wiktor? To książka zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ja odbieram ją jako współczesny przykład klasycznego gatunku bajki. Historia o Wiktorze to krótka, żartobliwa opowieść o tym, jaka jest nasza ludzka natura.